Hamburg, arcybiskupstwo, powstało 10 listopada 831 roku. Mamy teraz 1040 rocznicę pontyfikatu świętego papieża Benedykta V. Jesteśmy na cmentarzu kapłanów wymarłym, tak jak całe biskupstwo, które zostało przejęte przez władców świata. Tutaj mamy grób naszego księdza Franciszka von der Berga, urodzonego w Lübeck 6 grudnia 1926 roku. Znał męczenników z Lübeck, trzech kapłanów i pastora zgilotynowanych planowo, wedle planu 2077 dni kuzynów Wyszyńskich. Był to plan. Zaczął się od Krwawej Niedzieli w Hamburgu 17 lipca w 1932 roku. 1932 roku. Czyli 12 lat miał słynny Lolek Wadowica, urodzony tego samego dnia co ojciec Deon. Miał wtedy 77 lat. Pobrzył kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla w Rzymie. Dzieło jego życia, założyciel sercanów, który zmarł w Brukseli w sierpniu 1925 roku. Bóg wszystko widzi. Widział to wszystko, objawiając się już 1 lipca w 1932 roku Eugenii Rowasko. Była to 818 rocznica objawienia się Matki Boskiej w Tulcach. Świętokrwi Chrystusa, 1 lipiec 1114 roku. 7 lutego 1913 roku w Hamburgu w Szpitalu Mariackim urodził się Józef Woźniak, kapłan w Poznaniu. Został kapłanem 3 czerwca w 1939 roku. Był w Ofińskach 11 listopada 1939 roku, kiedy zamordowano ponad 100 pacjentów, a tego dnia w Bydgoszczy zamordowano prezydenta Bydgoszczy, urodzonego w Tulcach. 10 maja 1883 roku. Skazano na śmierć, tak jak tysiące Polaków, Rosjan. Andrzej Wyszyński, jego rówieśnik, urodzony w Odesie 10 grudnia w 1883 roku. W tym samym roku urodził się również hrabia Włodzimierz Szembek, brak polityka Szembka, którego zamęczono, zlikwidowano po prostu 9 lipca 1945 roku w Portugalii. Ciekawe jest, że 9 lipca 1942 roku
aresztowali jego brata, salezjanina Włodzimierza Szampka, męczonego, torturowanego w Zakopanem, zlikwidowanego w Oświęcimiu 18 września 1942 roku. Jest dzisiaj z nami. Oddał swoje życie za nawrócenie Rudolfa Hessa, który się nawrócił, o czym wiedzą panowie świata. Nawrócił się w Wadowicach, tam, gdzie założono obozy pracy dekretem z 31 sierpnia 1944 roku. Co tak wyjątkowego było 31 sierpnia w 1944 roku? Do Hamburga przywieziono 80 warszawianek z Powstania Warszawskiego z obozu w Pruszkowie. Tego dnia w Warszawie zginęło 35 sióstr sakramentek, 4 kapłanów i ponad 1000 warszawiaków. Oddały się w ofierze za Polskę Chrystusową. Tego dnia żołnierze Maczka przeszli po moście Warszawa. Wyzwolili potem obóz koncentracyjny, gdzie było 1750 warszawianek z Powstania Warszawskiego. Powstało miasto Lwów w Emsland na terenach misyjnych Klemensa Augusta, wnuka króla Jana III Sobieskiego. Wiemy i wszyscy wiedzą, cały świat. Zapisane jest to. Jan III Sobieski, jego dusza, król Polski, znalazł się w niebie 11 listopada 1703 roku. Takie wizje miała niezwykła karmelitanka Maria Anna Lindmayer, urodzona 24 września 1657 roku w Monachium, w tym samym miejscu, gdzie urodziła się Klara Wittelsbach. Święta karmelitanka, którą Sobiescy, rodzice Sobieskiego, wysłali na fundację do Lwowa razem z Marianną Marchocką. Oszukali nas, ale to był plan arystokratów świata. 527 katolicy dali 527 lat. 527 kapłanów umieszczono w Dachau 13 grudnia w 1940 roku. 527 katolickich Żydów z Edytą Stein zlikwidowano w Oświęcimiu 9 sierpnia w 1942 roku, w rocznicę koronacji polskiego papieża Piusa X, 9 sierpnia 1903 roku w Rzymie. Zapowiedziane przez anioła stróża Polski 3 maja 1863 roku. Wiedział o tym Lolek z Wadowic. Ale wykreowali również Lolka, czyli rabina Lau, urodzonego w 36 czy 7 roku. Ale urodziny przestępcy Franciszka widziała Faustyna 17 grudnia w 1936 roku. Dzień potem urodził się Jankowski, prałat Jankowski, przywódca duchowy Solidarności, ich Solidarności, utworzonej 16 czerwca 1913 roku w Moskwie. 60 zakładów się połączyło i wszystkich łączył Wyszyński, jego kuzyn, który potem dołączył się do tych planów. Potrzebowali 2077 dni do 8 maja. 1 września aresztowano do likwidacji świętego kapłana Bronisława Komorowskiego. Zlikwidowano 66 Polaków 22 marca w 1940 roku w Stutthofie. Stutthof, obóz koncentracyjny. 2077 dni. Podobno był tam dziadek Tuska,
jako więzień? Znak zapytania. Był asystentem, adiutantem Pawłowskiego, czyli Pauli, a potem komendanta Neue Gamme. Dobrze się mieli. Tak jak i Bruno Steckebacher, urodzony 7 lutego w 1902 roku w Hamburgu, sąsiad Helmuta Schmidta, piątego kanclerza Niemiec, ale jakich Niemiec? Nie niemieckich, tylko alianckich. Bo przecież już Adenauer powiedział, nie możemy służyć narodowi niemieckiemu, musimy służyć aliantom. No i wyzwolili Dachau, likwidując 560 Niemców. A tego dnia Anglicy bombardowali, Amerykanie bombardowali klasztor urszulanek w Landshut. Byłam tam 8 grudnia w 2015 roku, kiedy Franciszek sprofanował Bazylikę Świętego Piotra zwierzętami. I podobno tego dnia, właśnie tego dnia, 8 grudnia 2015 roku, Siemieniowice Śląskie zawierzono Maryi. Jakiej Maryi? Frankistów z Częstochowy? Przecież wszystko jest oszukane. Możemy to poznać tylko po życiorysach świadków. Dlatego tak ważne jest życie naszego biskupa, biskupa Edwarda Ozorowskiego, którego ojciec dopiero go spotkał w niebie. Został zamęczony w Grossrosen. A Grossrosen jako obóz powstał 1 maja 1941 roku. Dzień, kiedy w Moskwie Wyszyński organizował spotkanie Niemców i Rosjan, którzy defilowali razem. I tego dnia urodził się ksiądz Andrzej Targosz, krewny świętego kapłana Stanisława Targosza, który życiorys kapelana spod Monte Cassino, którego życiorys pisał, jak miał 70 lat. Bóg wszystko widzi, nasz ojciec, nasz kochany biskup Ozorowski poszedł do swojego ojca i do Ojca Niebieskiego z 11 na 12 października w tym roku. Kanonizacja świętej Edyty Stein była 11 października w 1998 roku. Dzień, w którym uzdrowiła Zofię Hohenboster, miała 17 lat. Umierała i w dniu swojej kanonizacji ją uzdrowiła. Następnego dnia były jej urodziny. W tym roku urodziny Edyty Stein były 12 października. 133 lata. I tego dnia odszedł nasz Ozorowski, biskup Białegostoku, miasta Miłosierdzia, w którym zainstalowano 16 lipca 2021 roku przestępcę z Wadowic, Gustka, który śmieje nazwać się biskupem, dał rozkaz 16 kwietnia 2021 roku wyszczepić polskie wojsko, bo przygotowywali już wojnę. Na 24 lutego 2022 roku miała być wtedy 666. uczta świętego Macieja w ratuszu w Hamburgu. Tam, gdzie 15 listopada 2004 roku przekazałam Ole von Beuys nowennę do świętego ekspedyta, nie wiedząc, że w tym samym miejscu w święto świętego ekspedyta w 1933 roku obywatelem honorowym Hamburga został słynny Adolf, prawnuk Rothschilda. Bóg wszystko wie,
nasz Ojciec Niebieski i wziął do siebie naszego biskupa Ozdrowskiego. Jutro 16 października zaczynają się uroczystości jego odejścia, pochowano, pogrzebu. Będzie to rocznica objawienia się świętego Michała Archanioła w zamku we Francji, na górze, gdzie święty Michał 16 października 909, a ja pamiętam, objawił się tam ostatnim, bo potem był kardynał, który był tutaj w Hamburgu. No i zgilotynowano francuską królową Marię Antoninę, urodzoną w dniu z 1 na 2 listopada 1755 roku, kiedy Lizbona, trzęsienie z ziemi z Lizbony, zrównało Lizbonę z ziemią. Tak jak teraz, Bóg wszystko widzi. Maria Antonina, francuska królowa, była córką wnuka polskiej królowej Marii Antoniny, nie, Habsburg, Leonory, żony świętego polskiego króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego, który był prawnukiem Jana Zamoyskiego, wykładowcy, nie, rektora z Padwy, tam gdzie była 7 października w 303 roku została ścięta święta Justyna, patronka zwycięstwa pod Lepanto, 7 października 1571 roku. Jest to również dzień urodzin Henryka Himmlera, w dniu beatyfikacji Crescenzi Hess, świętej, która była patronką 2 nawróconych Rudolfów Hessów. Prawdy nie ma. Prawda jest w Bogu, Ojcu naszym, objawionym Eugenie Ravasco 1 lipca 1932 roku, kiedy święcenie kapłańskie otrzymał Bruno Rothschild, chrześniak Teresy Neumanns Konnersreuth, gdzie miał chrzest. A chrzest miał 10 sierpnia 1928 roku. 10 sierpnia, a 3 sierpnia 1928 roku potomek króla Armenii Aretin wydał życiorys Teresy Neumanns Konnersreuth. Były to 27 rocznice urodzin kardynała Wyszyńskiego, kuzyna Andrzeja, a potem 40 rocznica jego urodzin 3 sierpnia w 1941 roku. Był w Kozłówce. Tego dnia kardynał von Galen, jeszcze nie kardynał biskup, krzyczał, bo była eutanazja. Wołał Boga o pomoc, bo mordowali, klasztory zamykali. I tego dnia w Kozłówce miał 40 rocznicę urodzin, ale właściciel Kozłówki Zamojski już był w obozie. Mamy jego pamiętniki z Dachau. A potem przyjęli, tak jak wszystko przyjęli, jak przyjmują do dnia dzisiejszego arystokraci świata. Jezu, ufam Tobie, Boże Wszechmogący, w Trójcy jeden. Wejdź do duszy naszego kochanego, kochałam go. Był niezwykły nasz biskup Ozdrowski. Jezu, ufam Tobie. Prawdy potrzeba. Wszyscy święci, święty Boże, wspomóżcie nas.